Dzień dobry, to jest kanał Dobitnie. Ja się nazywam Mariusz Staniszewski i moimi gośćmi są Sławomir Jastrzębowski. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w ten jakże piękny, słoneczny dzień. I Wiktor Świetlik, uśmiechnięty. Myślę, że Wiktor tak się uśmiecha do Władysława Kosiniaka-Kamysza i do Szymona Hołowni. Tak szczerze gratuluję im zwycięstwa. Staram się od nich odróżniać przede wszystkim, bo oni są smutasami. Oglądałem te wieczory wyborcze, trochę oglądałem i widziałem na drugi dzień dużo zdjęć i byli smutasami, szczególnie Władysław Kosiniak-Kamysz, a ludzie się powinni bez względu na sytuację uśmiechać, ponieważ żyjemy w uśmiechniętej Polsce, więc nie rozumiem, dlaczego się nie uśmiechają, tylko są takimi smutasami. Ja się uśmiecham, szczególnie jak o nich myślę. Sytuacja może go martwiła w NFZ-cie, no bo co innego? Chyba to w NFZ-cie, bo tam chyba brakuje talarów w NFZ-cie. Ale to on nie odpowiada za... On armią się zajmuje, a nie NFZ-em. Ale wiesz, można się martwić różnymi sprawami. I on na pewno się tym martwił. No bo czym innym miałby się martwić? No może się też martwić efektem klimatycznym. Erytrea, brak wody. Erytrea. Izrael, konflikt. W Iranie, łamanie praw człowieka. To wszystko spędza sen z głowy Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo przecież nie martwiłby się chyba swoją własną sytuacją. Ale jaką sytuacją? Przecież on jest w dobrej sytuacji. Ja słyszałem dzisiaj, jak Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że były trzy wybory, prawda? I te trzecie to takie najmniej ważne. Nie, się nie trzeba się przyjmować. To mi przypomina, kiedyś był taki trener piłkarski, nazywał się Wojciech Łazarek, już świętej pamięci. I graliśmy z Irlandią. I przegraliśmy 3-1. On mówił, w zasadzie to był remis. Pierwszą połowę przegraliśmy 3-0, drugą wygraliśmy 1-0, w związku z tym był remis. A czy Władysław Kosiniak, trochę tak, a czy Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia już mu robią tak, jak zaczął robić od pewnego momentu Budka czy Siemoniak i inni, że jak Tusk ich tam sztorcował i tak dalej i poniżał, to oni przepraszali, mówili, że się poprawią? Czy jeszcze mamy kawałek pracy do wykonania? No właśnie tam jest taki kłopot, że Tusk zadał pracę domową Kosiniakowi, Kamyszowi, a tego robić nie wolno. Nie? I tam w domu na weekend miał jakieś tam coś robić. Nie? I to nie wiadomo, czy minister odpowiedzialna za oświatę nie będzie musiała interweniować w sprawie Tuska i czy Tusk nie dostanie po łapach, no bo to nie robi się pewnych rzeczy. Tusk nie dostanie po łapach nigdy. Tusk nie dostaje po łapach. Nawet nie wolno tak mówić. Nawet nie wolno tak mówić w uśmiechniętej Polsce. Zobaczy. Tusk nie ma łap przede wszystkim, ma ręce. No wiesz, bo jednak jest najgorsze ciało na świecie, to jest ciało pedagogiczne, to trzeba pamiętać. To jest Gombrowicza, nie? I to się może wydarzyć wiele, wiele. Ale pani minister odpowiedzialna za szkolnictwo powtórzyła słowa po Donaldzie Tusku, właśnie skierowane do tych dwóch panów, którzy tworzą trzecią drogę. Czy dotarło? To trochę tak jak, pamiętacie ze szkoły, tak jak nauczyciel mówił, dotarło? No, to ja cały sztywniałem i robiłem kaczorka. Czasem się strzałem jeszcze kciuk. I się patrzyło. I się patrzyło w ławkę, byleby mnie tylko nie wzięła. Tak, no. Żeby ale tam w klasie było ze 30 osób, a tam jest ich dwóch tylko. No dobra, panowie. Takie głosy chodzą, że to były ostatnie wspólne wybory tych panów. Że oni już dalej razem to nie, że to bo mogą nie przejść 8% progu koalicyjnego. A sami... Każda z partii z osobna nie przechodzi dzisiaj, biorąc pod uwagę te ostatnie wybory, nie przechodzi 4%, a potrzebne jest 5%. Więc tu jest pytanie, co dalej z tymi partiami, czy one się całkowicie roztopią, zapadną, czy też mają jeszcze jakieś szanse. No jeżeli mają mieć szansę, to muszą znaleźć swoją drogę, trzecią drogę. Okazało się, że tu nie ma żadnej trzeciej drogi, bo przecież to są ludzie, którzy wykonują polecenia Donalda Tuska w sposób niezwykle, moim zdaniem, specyficzny. Znaczy ten specyficzny sposób polega na tym, że Donald Tusk czyste dłonie. Tak jak mówiłem. Że nie łapy. Nie łapy to tylko mogą nauczyciele powiedzieć, nie? A ten to dłonie. I Donald Tusk zachowuje czyste dłonie, a ewentualną odpowiedzialność, no przecież za co?
Kto powiedział, że Wąsik i Kamiński nie są posłami? Dobrze, nie Tusk. Nie? Dobrze, to powiedział nikt inny jak Hołownia, więc jakby to Hołownia wziął na siebie mnóstwo różnych rzeczy. Na kogo spadła odpowiedzialność związana ze śmiercią żołnierza? No, odpowiedzialność ze śmiercią żołnierza spadła na Kosiniaka-Kamysza, na ministra obrony narodowej, który sam przyznał, że wiedział o tym kilka miesięcy wcześniej. No wiedział, ale nie powiedział. Wiedział, ale znaczy, wiedział o tym, że byli zakuci, tak? Że byli wyprowadzeni w kajdankach. Tak. I niczego nie zrobił. Jakby nie było żadnej interwencji. Co więcej, do opinii publicznej to nie dotarło. Zresztą chyba dalej dzieje się podobnie, bo my dzisiaj dowiadujemy się, czyli dzisiaj, czyli 11 czerwca, dowiadujemy się, że 4 czerwca zmarł kolejny żołnierz, prawdopodobnie popełnił samobójstwo w Braniewie. Też wcześniej tego nie wiedzieliśmy, a dowiedzieliśmy się dzięki Rzeczpospolitej. Być może jest takie podejrzenie, że był przez kogoś do tego samobójstwa bardzo, bardzo nakłaniany, co jest oczywiście przestępstwem i tak dalej, i tak dalej. Także dzieje się źle, a to, że dzieje się źle, to okazuje się, że Donald Tusk, który miał kiedyś pseudonim teflonowy, to znaczy, że nic się do niego nie przyczepia, zdaje się, że zachował ten walor, zachował ten teflon, ma na sobie i śmierć żołnierza w żaden sposób nie spowodowała obniżenia wartości partii. Co więcej, wydaje się, że Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska żywi się trzecią drogą i że żywi się lewicą. Co prawda są specjalne badania, które pokazują, że właściwie to nie, bo tam ci nie poszli i tak dalej. W te badania oczywiście wierzę, ale wierzę w sposób umiarkowany, no bo jakby PiS nie stracił. Co więcej, PiS z 35% nawet zyskał 1%, zyskał o 1%. Zagadkowa jest też sprawa tych 4 punktów procentowych, które były w niedzielę, a które się zmyły po kilku godzinach i został z nich jeden. No ten wielki sukces, który ogłoszono i odtrąbiono i świętowano, okazał się sukcesikiem na miarę 0,9 punkta procentowego. To też jest zagadkowe. Jakby PiS nie bardzo traci. Nie zyskuje, a może nawet trochę zyskuje, ale nie bardzo traci. Jakby nic nie robiąc, bo Tusk... Znaczy wydaje mi się, że PiS w tej chwili czeka na to, co się wydarzy w lipcu. A w lipcu się wydarzą podwyżki. I co więcej, już się zaczyna wydarzać masowe zwolnienia z pracy, znaczy z likwidowanie fabryk. Ludzie przestają mieć pracę. Co więcej, chyba najgroźniejszą sprawą jest to, że w NFZ-cie właśnie zabrakło pieniędzy, czy brakuje pieniędzy i wkrótce nie będzie środków na to, żeby przeprowadzać najprostsze badania, albo być może nie będzie pieniędzy na to, żeby przeprowadzać najprostsze zabiegi. No to są bardzo niepokojące informacje dotyczące naszego budżetu. I PiS może sobie myśleć tak, no dobra, my wam pokażemy Polaki, fajno Polaki, my wam pokażemy, jak oni rządzą. I wtedy wy do nas, wtedy przyjdzie ta i poprosi ta nas, rządź ta PiSie, rządź ta, nie? To chyba jest taka strategia trochę negusa, wydaje mi się, Lenia, patentowanego, ale być może ona w ciągu kilku najbliższych miesięcy będzie skuteczna, zobaczymy, no jestem ciekaw. Ja wiecie co, zastanawiałem się, co może sprawić niższa frekwencja, czyli co byłoby przy wyższej frekwencji. Bo Sławek, słusznie zauważyłeś, że te sondaże, pamiętacie, znaczy to exit pole i też wszystkie inne badania przeprowadzane w dniu wyborów i late pole. Pamiętacie, co się działo z prezydentem Trzaskowskim? Przecież on był przez chwilę prezydentem Polski, już świętowano, a potem przestano świętować. Potem na końcu wyszedł Andrzej Duda, z żoną wyszli, powiedzieli, że to w sumie oni jednak wygrali i że nie będą udzielali wywiadów dziennikarzom Wyborczej i spokojnie zeszli i tyle, zamietli, tak? To samo było w wyborach parlamentarnych, gdzie Platforma wygrała, ale też miało być dużo więcej i to się zbliżało. Jest jakiś taki mechanizm, że rzeczywiście... Czyli Platforma parlamentarnych nie wygrała. Słucham? Znaczy, że nie wygrała, ale że miała wyższy wynik. Ona miała być bardzo blisko PiS-u, nawet blisko Mijanki, nie, a w końcu się okazało, że jest spory kawał do tego, tak? Więc to zawsze ta odległość się rozciąga. Ja nie twierdzę, że to jest spisek. Myślę, że to jest bardziej błąd metodyczny, ale nie wykluczam, że i to jest po części błąd metodyczny wynikający metodologia często wynika z poglądów. A jeżeli chodzi o
o samą frekwencję, bo to jest bardzo ciekawe. No bo tak, te wybory są takim zniekształceniem wyborów parlamentarnych, prawda? Bo już niektórzy przeliczyli, no tak, Konfederacja z PiS-em teraz to by mieli 50 parę procent, to w parlamentarnych posprzątane. No już abstrahuję od tego, że Konfederacja z PiS-em to nie jest tak łatwo to posklejać, ale no, to też nie tak samo byłoby w wyborach parlamentarnych. I ja zastanawiam się, kto co może myśleć przy tych wyborach, co by było w wyborach parlamentarnych. No, teoretycznie triumfatorem jest Donald Tusk i Koalicja Obywatelska, tak? Czyli realnie Platforma. Tylko teraz co? Oni mają najbardziej proeuropejski elektorat. Ten elektorat jest najbardziej mobilny w tych wyborach. I stosunkowo wyższa frekwencja w stosunku do tych innych wyborów była, znaczy najmniej niższa, była w Warszawie, w tych dużych miastach, skupiskach Platformy. Platforma po prostu wyciągnęła to, co ma. Wyciągnęła bardzo dużo swojego elektoratu i ładnie mi to poszło. Ładnie Tusk zmobilizował z jednej strony nienawiścią do PiS-u tych ludzi, bo oni tam innego paliwa w większości nie mają, a z drugiej strony jeszcze osłabił przeciwników. To nie Tusk, to media przypadkowo na tydzień przed wyborami napisały te takie, tak niektórzy mówią, że one sprzyjają bardzo Platformie i tam często biorą od nich wrzutki, ale to pewnie nieprawda. Taka koincydencja zaszła, że akurat te media napisały o tym żołnierzu, co bardzo uderzyło w Kosiniaka i w trzecią drogę. No teraz, więc z perspektywy Tuska to jest tak, poszło dobrze, ale nie za bardzo możemy wyciągnąć więcej. I jeżeli jesteśmy poniżej 40, przy 40% frekwencji, to możemy mieć problem. Szczególnie, że, i teraz uwaga PiS, co jest z PiS-em? PiS nie zmobilizował zupełnie Podkarpacia, Lubelszczyzny, Małopolski. W ogóle moim zdaniem PiS jest w makabrycznej formie komunikacyjnie też. A ci wszyscy dziennikarze, co tam ich obsługiwali, to teraz mówią, wała, dajcie nam kasy więcej. Skołujcie kasę, bo inaczej nie będzie. No, i teraz... I teraz tak... Redaktora Sakiewicza. No jak? I teraz tak. Nie ma tak dobrze. No i pomimo tego, że dostali, realnie rzecz biorąc, frekwencyjnie, nie poszło Podkarpacie, nie poszła Lubelszczyzna, nie poszła Małopolska, ale mimo tego Prawo i Sprawiedliwość wyciągnęło nadal to 35%. To jest dla nich dość dobry prognostyk, że jeżeli nie będą robić różnych strasznych rzeczy, że jeżeli schowają parę osób, tych, kto szczególnie tą, co wiadomo, co się nie dostała, to mogą dostać więcej. Ale jest jeszcze prezes Kaczyński, który... I tak jak się mówi o Korwinie-Mikke, że ma protokół 5%, to prezes Kaczyński tak co drugie, co trzecie wybory odpala protokół 5%, taki 5% mniej. Pytanie, czy akurat w wyborach parlamentarnych go odpali? Zdaje się, że Korwin to ma protokół 1% w tej chwili. To tam 1%, tak, tak. Tutaj protokół kilka procent mniej. No i teraz kwestia trzeciej drogi. Przepraszam, ten przydługi wywód, ale już przejdę całą tą trzeciej drogi i lewicy. Bo jeszcze PSL to jest jeszcze inna bajka. PSL dostał mocno, ale powiedzmy nawet tą trzecią drogę traktując razem z PSL-em. Oni mają teoretycznie też bardzo proeuropejski elektorat, a dostali kompletnie po tyłku. To oznacza, że jeżeli nadzieja umiera ostatnia, to Szymon, to trzecia droga jako trzecia droga i lewica na razie już mogą nawet zapomnieć o nadziei. Wiesz co, mnie się wydaje jeszcze, znaczy ja się zgadzam z wszystkim to, co powiedziałeś, ale jakby chcę to powiedzieć, że wydaje mi się, że jeżeli chodzi o samego Hołownię, to jest człowiek, który pokazał, że w ogóle nie jest żadnym politykiem, że nie ma żadnej intuicji politycznej, że robi makabryczne błędy. No przecież kompletnym błędem było to, że zaczął w tej chwili, tuż przed samymi wyborami, przechwalić Różę Thun, która no, robiła wszystko wbrew swojemu koalicjantowi, czyli PSL-owi. Zaczął opowiadać jakieś straszne rzeczy, ja go słuchałem z przerażeniem. Mówię, tak sobie pomyślałem, tak, nie no, inteligentny facet, przecież czy on się słyszy w ogóle? Jak się słyszy, to czy on sam siebie rozumie? Czy on rozumie, co mówi? Bo on mówił coś takiego, że Róża Thun jest osobą, bo ja byłem z nią w Parlamencie Europejskim, ona jest osobą powszechnie szanowaną tam, każdy do niej przychodzi i mówi dzień dobry pani Różo i się kłaniają niej. W ogóle to jest niesamowita osoba i załatwiła wtyczki do telefonów. I ona pracuje właśnie tam. I ja sobie tak myślę, co on w ogóle wygaduje, bo przecież ta Róża Thun mówiła przed wyborami publicznie w wielu różnych wywiadach, że
w Parlamencie Europejskim to się pracuje dla Europy, a nie dla Polski na przykład. Ona mówiła takie rzeczy. Ona mówiła, że pakt imigracyjny jest dla nas korzystny. Ona mówiła, że tego Zielonego Ładu nie powinniśmy ruszać. I ona wygaduje takie potworne dyrdymały z punktu widzenia Polaków. Najgorsze jest chyba to, że ona nie pracuje dla Polaków, tylko dla jakiejś Unii Europejskiej. No i ona dostała 14 tysięcy głosów. No po prostu została publicznie spoliczkowana. 14 tysięcy głosów, jak nie wiem, jakiś Brown, którego odsądzano czci i wiary, dostał 113 tysięcy głosów. Jak 250 tysięcy głosów dostał, zdaje się jaki. Ta dostała 14 i była z siebie strasznie zadowolona. O czym to świadczy? To świadczy o tym, że Hołownia jest kompletnie pogubiony. On nie wie, o co chodzi. Jak Hołowni zaczęto wypominać te jego głupawe wypowiedzi dotyczące granicy, no wypowiedzi o Sterczewskim. Franku, ja jestem dumny, że jestem twoim kolegą, przyjacielem, że się znamy. Co wy opowiadacie? Franek właśnie zrobił to, co mógł zrobić. I on dopowiada takie rzeczy. To dlaczego Franek teraz tego nie robi? Dlaczego Franek teraz nie lata z tą torbą z Ikei? No przecież kompletnie nie ma pojęcia o polityce Hołownia. No wydawałoby się, że to jest taki fenomen. Ludzie go kupowali. Boże, jaki on jest elokwentny. Jak on pięknie mówi. No może i pięknie mówi, ale to jest aktor, to jest showman. To w ogóle nie jest polityk moim zdaniem. No po prostu no katastrofa. Jeszcze jedno. PSL, ten milczący PSL, ten niezwykle silny PSL, ten prawdziwy PSL, to znaczy taki twardy PSL, jest wściekły na Hołownię. Jeszcze tym bardziej, że teraz sama ta Róża Thun zaczyna opowiadać, kobieta, która została spoliczkowana publicznie przez opinię publiczną, zaczyna opowiadać, że trzeba się zastanowić, czy my naprawdę powinniśmy z PSL-em. Kobieto, to jesteś przegrywem w tej chwili, proszę mi wybaczyć. I ty opowiadasz takie rzeczy, trzeciej drogi bez PSL-u nie ma. No pytanie, czy jest PSL, który jest w tej chwili też pogubiony, bo nie wie, co ma zrobić, czy jest PSL bez Polski 2050. Także sytuację mamy taką, że jeżeli ci panowie będą robili to, co robią, to znaczy Hołownia i Kamysz, to oni znikną, po prostu znikną. To znaczy do następnych wyborów już ich nie będzie i albo zostaną wsiąknięci, albo zostaną wchłonięci przez dobrotliwego Tuska miłosiernego, który to powie tak, chodźcie do nas, przyjmę was, trudno, przyjąłem Jeńskiego z SLD, to i was przyjmę, stół jest pełen. I tam niektórych ugości, nie? Tych najbardziej obiecujących, tych, którzy najbardiej rokują, a innych nie. I nie będzie ich w ogóle. Tak mi się wydaje, że to jest, znaczy oni idą na zderzenie ze ścianą, jeżeli już się z nią nie zderzyli i już się od tej ściany odbili. To są niemożliwe rzeczy w takiej mikrokoalicji, czyli Polska 2050 PSL. Przecież ci ludzie się nie zgadzają. Ja już nie mówię o dużych koalicjach, nie mówię już o tym, że co Petru ma wspólnego z Zandbergiem na przykład. No nic w ogóle. No ci ludzie nie mają ze sobą nic wspólnego. No. To mają, no nie lubią PiSu. No, no to tak. No Zandberg chyba już aż tam ma chyba już teraz więcej. Nie. Akurat oni się starają różnić się do opozycji w tym. Ale wiecie co? Przed koalicji. A mi się wydaje, że przede wszystkim Kosiniak-Kamysz i Hołownia nie zderzyli się ze ścianą, tylko zderzyli się z zapleczem Donalda Tuska. Czyli z biegiem okoliczności ta dziennikarka, która opisała tę jakże szokującą historię o zakutych żołnierzach, to jest ta dziennikarka, to jest ta sama dziennikarka, która pisała na przykład o tym, że polskie karabiny, z których Ukraińcy zabijają ruskich, to są złe karabiny. No mówię o Edycie Rzemle, jest bardzo wiele wątpliwości dotyczących jej publikacji. Rzeczywiście, w przypadku lobbingu nikt nie ma dowodów, natomiast rzeczywiście wiele kontrowersyjnych publikacji dotyczących polskiej armii, polskiego przemysłu zbrojeniowego w momentach, kiedy toczyły się duże przetargi. No i rzeczywiście w Onecie, no ja nie mówię, bo w Onecie przecież tak jak wszędzie pracuje trochę dobrych dziennikarzy, nie wiem, ja tam na przykład Andrzeja Stankiewicza, mogę się z nim nie zgadzać, ale go cenię. Natomiast no, nie zmienia to faktu, że na przykład to, co pan Harukowicz, tak, który jest takim tam teraz głównym pistoletem śledczym, to są po prostu takie centralne wrzuty, które pan Siemoniak gdzieś tam wygrzebał po Kamińskim z szafy taśmy. No i no, rozumiem, że pan źródła pana Harukowicza to tam słucham? Tu akurat CBA, to już nawet się...
nie trzeba żadnego ministra. No, ale okej. Okay. Ministra, nie ministra, no, no na Boga, no dronem tego nie wydobywa z ministerstwa, czy ze swoich źródeł sprzątaczki mu nie wynoszą, tylko tam ci mu dają to po prostu na stół, co chcą, a on to grzecznie drukuje, co mu platforma wrzuca. Więc rzeczywiście kanał poszedł taki, kanałem poszło takim. Ale wiesz co, Mariusz, powiem ci jedną rzecz, bo ty powiedziałeś... Tak samo, wiesz, bo też bądźmy sprawiedliwi, no te TVP Info za czasów PiSu działało dokładnie tak samo. Ale oczywiście, że tak, że CBA Wąsika i Kamińskiego również używało mediów. Natomiast tu jest jednak, natomiast zwracam uwagę, no tu jest jednak takie specyficzne, to są takie poszatkowane kawałki, nie wiem, może wtedy też tak było, wydaje mi się, że aż nie tak bardzo. No zwróćcie uwagę tę historię jakiejś z Obajtkiem, że coś powiedział, coś przeklął, to się wszystko nie lepi. Z Funduszem Sprawiedliwości też tak było. Właściwie nie wiadomo, jaki tam jest zarzut, ale jest, że coś goście rozmawiają i potem Tusk wychodzi, prasa ujawniło, straszne, musimy ich wgnieść w ziemię, wdeptać, zamknąć, to straszne, z tymi, ci ludzie są tam poniżej wszelkiej krytyki, muszą długie lata spędzić w więzieniu. No to jest zawsze ten sam mechanizm. Ale jeżeli, Sławku, mi pozwolisz dokończyć myśl, bo ja zmierzam do czegoś innego, Mariusz, bo rzeczywiście oni się zderzyli z aparatem Donalda Tuska, z aparatem medialnym. Platforma zawsze bardzo sprawnie rozgrywała takim trójkątem, bym powiedział. Media, służby, spółki Skarbu Państwa. I to wszystko zgarnia jakby pod siebie obsługę tego, zgarnia Donald Tusk. Czego pokazuje z całą sympatią, bo sympatycznie wygląda ten minister MAP-u, no ale to wiadomo, że to jest pionek, tak? Że wszystkie te kompetencje ze wszystkich spółek ściąga pod siebie Donald Tusk. To Platforma ma być w najniższym stopniu dysponentem tych przekazów medialnych, no i także oczywiście służb, kierować służbami. I wtedy można zarządzać krajem tak, że się wszyscy dowiedzą tego, co oni chcą, a tego, co chcą, to się nikt nie dowie. Ale nie zmienia to faktu, a przynajmniej mogą tak próbować robić, ale nie zmienia to faktu, że ćwiczyli to. Ale nie zmienia to faktu, że tam jest jeszcze jeden element. Wspomniał Sławek o tym, że Hołownia jest słabym politykiem, jest bardzo kiepskim politykiem. A to jest bardzo dobrym. A Tusk jest znakomitym. Perspektywy Donalda Tuska. Znakomity. Nie można tego powiedzieć o Donaldzie Tusku i o jego zapleczu zupełnie innym. O ludziach, którzy siedzą w algorytmach, którzy obliczają to i przewidują to, jakie będą reakcje społeczne. Kto czym oberwie, kto czym nie oberwie. Pamiętacie, jak PiS się pogrzebywał różnymi sprawami robionymi na czuja, na przykład tym Banasiem odpalonym w końcu. Zobaczcie, wydawałoby się, że gra pod tytułem, jeżeli prawdą jest, że zostało to odpalone, a nie wydaje mi się, żeby to zostało odpalone tuż przed wyborami, bez pewnej akceptacji jednak przynajmniej ze strony kancelarii premiera. To teraz zobaczcie, a jeżeli to zostało odpalone, albo zostało pozwolenie na takie odpalenie afery w armii, to jak oni dobrze wiedzieli, w kogo to uderzy? Że uderzy to w Kosiniaka, ale nie walnie tak mocno, walnie bardzo mocno w Kosiniaka, w trzecią drogę, ale nie walnie tak mocno, żeby naruszyć Tuska, bo jego elektorat jest tak, jak któryś z was wspomniał, teflonowy. Odbił się, to się nie tylko od Tuska odbija, ale takie rzeczy odbijają się od całego jego elektoratu. Jemu wystarczy nienawiść do PiSu i on może mieć benzynę za 12 zł i słyszeć, że jest za 3 i on będzie wierzył, że płaci 3, tak? To może nawet tak być. I oni dokładnie to przekalkulowali. Więc w tym sensie i Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę w wyborach odbija się od bardzo sprawnej maszyny, bym powiedział, obliczeniowej, która stoi za Donaldem Tuskiem, jak i teraz poczuli ją koalicjanci. A to są dobrzy ludzie, to są ludzie, którzy pracują w tych największych, u tych największych operatorów, bym powiedział, dużych platform internetowych i w ich polskich oddziałach, nie wymienię nazw handlowych, bo po co? Nie dobrzy, tylko sprawni. Chciałem zboczyć z tematu, ale zwrócić uwagę na coś, co wydaje mi się niezwykle symptomatyczne, bo pewnie gdzieś tam rozmawiając o tych wyborach, gdzieś tam zahaczymy o to, że chyba po raz pierwszy widzieliśmy, że układanie list wyborczych, te tak zwane pozycje biorące, nie zawsze biorą. Te jedynki, te dwójki czasem okazują się niezwykle słabe i są przeskakiwane przez dalsze pozycje. I chciałem zwrócić uwagę na to, że było mnóstwo utyskiwań na Wąsika, na Kamińskiego, na Kurę, na Kurskiego, na Obajtka na przykład. I teraz tak, co jest symptomatyczne. Kurski miał drugie miejsce na liście, czyli miejsce no, biorące. I dostał tylko 32 tysiące głosów. Właściwie wszyscy z listy, nawet pozycja numer 6 go przeskoczyła. 32 tysiące głosów z punktu widzenia Jacka Kurskiego, no to jest absolutna porażka. Tu nie ma co, w ogóle nie ma co dyskutować, tym bardziej z jego pozycją.
I okazuje się, że co? Że Obajtek miał być postrzegany tak samo albo bardzo podobnie. No i nic z tego. Obajtek dostał 170 tysięcy głosów, jak dobrze pamiętam. 170 tysięcy to jest olbrzymia liczba. Dlaczego? Co się dzieje? Czyli jednak Obajtek był traktowany i jest traktowany jako prawdziwy menedżer, który świetnie zarządzał przez ludzi, przez głosujących, świetnie zarządzał Orlenem, że Orlen za jego czasów, no naprawdę, każdy, kto jeździ samochodem i kto wchodzi do stacji benzynowych Orlenu i wchodzi na inne stacje, każdy, kto jeździ po Europie i wchodzi na stacje europejskie, to widzi, że my jesteśmy top of the top, że jesteśmy najlepsi w Europie. No nie ma lepszych, czystszych, lepiej zorganizowanych stacji benzynowych w Europie niż stacji Orlenu. Mówię tu o jedzeniu, mówię tu o półkach, mówię tu o czystości, mówię tu o wszystkim. I ludzie to widzieli, a poza tym no, wyniki Orlenu robiły olbrzymie wrażenie. No teraz jest troszeczkę gorzej, ale zobaczymy, jak będzie dalej. I tak jest postrzegany Obajtek. Natomiast no, Kurski mimo tych występów ostatnich nawet z szamanem, magikiem, wielkim artystą Zenkiem, no to go nie uratowało. To znaczy, że on jednak indukuje dużą niechęć wśród ludzi i no musiał sobie na to jakoś zasłużyć. A Sławek, zwróć uwagę na jedną rzecz. Zobaczcie, co tak naprawdę przysłużyło się, uczciwie mówiąc, 3-4 lata Donaldowi Tuskowi, który był nielubiany, którego uważano za politycznego przegrywa, za lenia, za człowieka, który uciekł. I co się nagle stało? Nagle w Prawie i Sprawiedliwości zaświtała myśl, której realizatorem był zresztą Jacek Kurski, że będziemy teraz hejtować Tuska. I tak skutecznie hejtowano tego Tuska, że go wywindowano. Zbudowano mu wielką popularność i wszyscy, którzy nie lubili PiSu, skupili się wokoło Tuska. Stał się ich bohaterem. No, takie aikido. Po prostu wykorzystał siłę przeciwnika. I co Tusk zrobił z Obajtkiem? Tak jak wspomniałeś, zobaczcie na te zarzuty. Najpierw było, że łączył Lotos z Orlenem. No ale mówi, Komisja Europejska zatwierdziła wielkie kancelarie prawne, kilkuset audytorów, wszyscy to sprawdzali latami. Nie za bardzo można. Potem jakiś pacjent... Komisja Europejska to wymusiła, to też to no, jest początek. Znaczy wymusiła no, ten model. Ten model tak, transakcji towarzyszących połączeniu tych spółek. Tak. Wpuszczenie partnerów zagranicznych. No teraz, no dobra. No to ta spółka, potem wyciągnęli tą spółkę w Wiedniu, no ale okazuje się, przepraszam, czy tam w Zurichu, no ale okazuje się, że problemem, że po pierwsze straszny syf to był wcześniej w ogóle z handlem ropą, a po drugie prawdziwy problem to się zaczął przy przejęciu przez nowy zarząd tej spółki i to narobiło straty. No to potem się zaczęło, to potem zaczęli znowu szukać i cały czas ten Tusk wychodził, wzywał tych prokuratorów, prokuratorzy wychodzą, nie wiedzą co powiedzieć za bardzo, tak, ale wiedzą, że muszą jechać po tym Obajtku. No to potem wyciągnęli jakieś mieszkanie na Powiślu, tak, że jest służbowe mieszkanie na Powiślu Orlenowskiej i Obajtek z tego korzystał. No to ja bym miał z windy też korzystał w biurowcu, bo była Orlenowska. Tak wiadomo, że wszyscy szefowie spółek korzystają z tego rodzaju infrastruktury. On niby nie mógł, bo miał mieszkanie w Warszawie, bo coś tam. No więc jeżeli oni wychodzili cały czas z tym i cały czas ten Onet coś nowego drukował, że coś tam, że tu przeklął, że powiedział, że tu coś, to ten elektorat pisowski w pewnym momencie stwierdził, jakby było trochę tego, to może byłoby inaczej, ale w pewnym momencie stwierdził, to się nie przykleiło, szukają czegoś innego, ciągle premier wychodzi, ciągle ci jego ludzie wychodzą i po chłopie jeżdżą, to w pewnym momencie oni się po głowę z niego zgromadzili i teraz rzeczywiście Obajtek wyrósł na takiego jednego z ważnych liderów PiSu, a jeszcze jakiś czas temu był przez nich dość mocno obsmarowany i tak postrzegany różnie. No, ja myślę, że on wyszedł bardzo zwycięsko z tej sytuacji i tak naprawdę Wojcik i Kamiński to mu zazdroszczą pewnie teraz, że to właśnie po Obajtku tak bardzo jeżdżono w trakcie tej kampanii, a nie po nich, bo gdyby po nich jechano, to oni by byli teraz takimi bohaterami głównymi PiSu. Ja się na pewno, ale to na pewno zgadzam z tym, że telewizja Kurskiego wypromowała Donalda Tuska, bo ja patrzyłem po sobie i mimo pewnej takiej delikatnej niechęci do Donalda Tuska, naprawdę delikatnej, leciutkiej,
Bo przecież pamiętałem, że on mówił, że z Polski nie wyjedzie, a potem okazało się, że jednak wyjechał. Tak sobie myślę, czy on się nie minął z prawdą, albo może ja źle usłyszałem, nie? Ale chyba się minął, ale nieważne. Mimo tej niechęci do Donalda Tuska i mimo tego, że tam te różne rzeczy, które miały miejsce, no, które widzieliśmy, nie wiem jak, no dla mnie nie do pomyślenia, zakładanie marynarki pewnemu pijakowi, no ale dobra, to może ja mam trochę inne... Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja nagle zobaczyłem, że Für Deutschland mówi do nas. I to było zabawne. No, mówię, no dobra, no przyłapali go, nie? Że Für Deutschland, że dla Niemców to robisz, że rzeczywiście chcesz brać udział w takim modelu jednoczenia Polski, że Polska ma być chyba według ciebie, panie Donaldzie, jednoczona pod berłem albo pod przewodnictwem Niemiec. Mamy być poniekąd jakoś podlegli, bo tamta cywilizacja może lepsza, starsza i tak dalej, i tak dalej. I że ty tak chcesz, że to Für Deutschland. Potem ja słyszałem jeszcze, pamiętacie sami Sikorskiego, który przemawiał, że Niemcy robią za mało, a powinni więcej, tak, no, takie rzeczy. Ale jak to ja... praktycznie w czasie podpisywania Nord Streamu pierwszego. Tak. Absolutnie tak, skandaliczne. Tak, Słuchajcie, jak ja słyszałem to Für Deutschland, to mówię, no dobra, celnie go mu przywalili, może nie do końca uczciwie, bo to takie wyrwane z kontekstu, ale okej, fajne, nie? Drugi raz, jak to słyszałem, no mówię, dobra, to słyszałem, trzeci raz, piąty, okej, ale jak słyszałem to 10. raz, 20. raz, 50. raz, to mówię, kurde, chłopaki z telewizji, dajcie spokój. Przecież kopiecie leżącego. Mi się zaczęło tego Tuska robić naprawdę żal. To znaczy, widziałem, że oni się znęcają nad nim. Nie? Znaczy, to była przesada. Oni zrobili z niego męczennika. I nawet człowiek, jak na to patrzył, jak patrzyłem ja na to, który byłem, no powiedzmy, w najlepszym przypadku obiektywny, to mówię, kurczę, no to nie jest w porządku. Nie jest, to, co robicie Tuskowi, po prostu nie jest w porządku, bo to jest za dużo, nie? Znaczy, to jest takie kopanie... Ja myślę, że mimo wszystko najważniejsze to nie był Tusk w tym wszystkim, tylko w tej telewizji Kurskiego najbardziej takie drażniące, denerwujące, a nawet obraźliwe był ten cały prymitywny przekaz. Przepraszam bardzo, tak, ale oczywiście poza tym, co mówiliśmy... Przekazu, to była taka tempa propaganda. Tylko wyjaśnijmy jedno, Sławek, bo wszyscy, co tak mówią, to mówią... Tak było, ale poza tym, co mówiliśmy ja i Sławek. Mnie od pewnego czasu tam nie było, odcięto mnie, w związku z tym długo mnie tam nie było. Ja... Czy w wiadomościach oczywiście, w programach informacyjnych nie było, natomiast ludzie nawet, którzy sprzyjali PiS-owi, mieli konserwatywne poglądy i nie przypadali za Platformą i Tuskiem, czuli się po prostu obrażani. Ale to był problem tego sformatowania takiego wiadomości tych pasków, zupełnie bezsensownego. To nie tylko to. W tej chwili. Myśmy siadali... Panowie, ale czy wy oglądacie dzisiejszą telewizję trochę? Nie oglądamy. Ja nie oglądam dzisiejszą telewizji. Dzieje się to samo, tylko że jest bez tak zwanych cojones. Jest okres. Znaczy, to już jest taka tandeta. No już tam abstrahuję od oddzielania pieniędzy, no ale słuchajcie, no jednak to, myśmy siadaliśmy z synami przed telewizorem, włączaliśmy wiadomości o 19:30, siadaliśmy z synami, kiedy pojawi się Tusk, ile minut, sekund minie i obstawialiśmy, kto będzie miał rację. No jak oczywiście już się pojawiał Für Deutschland albo inne, to wybuchaliśmy śmiechem, że wreszcie to jest. To było bardzo kuriozalne. To samo. Ale w telewizji było bardzo fajne i dowcipne. Zwrócił uwagę Wiktor. Przynajmniej dopóki ja byłem, do 2022 roku. Czyli zwrócił uwagę Wiktor, że to tak naprawdę Kurski wypromował Tuska. No bo tak było. No, to... Znaczy wiesz, Sławek, Tusk i tak by wrócił, i ale... tak byłby liderem, bo najsprawniejszym, najmocniejszym politykiem tego obozu, natomiast nie miałby aż takiej siły dłużej. Po prostu oni mu, ja nie może by się stało to samo, ale na pewno ta propaganda, jej forma nie zaszkodziła mu, pomogła. A już po prostu gwoździem do trumny tego, a właściwie
no taką wisienką na torcie tej promocji Jacka Kurskiego, no to była komisja śledcza, ta do spraw wpływów rosyjskich, która dawno powinna powstać, żeby było jasne. I tam nawet dobrzy ludzie byli do tego, tylko co z tego, jak chodzili politycy PiSu i mówili, w ogóle nie ukrywali za bardzo, że to jest taka komisja specjalna, żeby jest pod, Kurski, pod Tuska, żeby Tusk dostał to odłączenie od tam informacji niejawnej. No to no, to wszystko po prostu wysadziło. Tylko, że zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Dokończ. Elektorat PiSu, nawet ludzie narzekają, a piszą mi tam, bo wy to tam krytykujecie, dziennikarze, bo ci PiSowcy to wszyscy, albo piszą nawet tak czasami, bo w PiSie na prawicy to wszyscy w kółko na wszystko patrzą, krytykują, marudzą, a tamci patrzcie, jacy są zgrani. I tak było, zobaczcie, ten elektorat PiSu to oglądał i się wkurzał na tą telewizję, mogła być lepsza, a ten PiS, ta komisja to może nie teraz, a ta piątka dla zwierząt to po co? A tamci, to jest tak, towarzystwo tak sprane tą propagandą, tych 20 parę % przynajmniej, że tam po prostu każda głupota, każde świństwo tak naprawdę, no takie centralne świństwo, każde kłamstwo przyjmowane jest bardzo gładziutko i lecimy dalej, tak? No jeszcze raz wrócę do tego, no ale siedzi pani Szczep-Wysocka z tymi kolejnymi pytlami, tak? I innymi piątkami i mówi, kiedy Jarosława Kaczyńskiego zwerbowano jako rosyjskiego szpiega z pełną powagą na twarzy. Poważna dziennikarka robi wywiad w telewizji publicznej, a naprzeciwko siedzi jakiś pytel albo i już tak kombinuje, że to tego nie mogę powiedzieć, bo może trafię uczciwego sędziego, tak? I mówi, no tutaj to warto rozpatrzyć, to nie mogło być różnie i tak dalej. I tak wygląda telewizja publiczna. Jeżeli chodzi o ostrość stawianych tez, o poziom zakłamania, to ona jest dużo dalej idzie niż telewizja za czasów Jacka Kurskiego, ponieważ ona się posługiwała głównie prawdziwymi informacjami, ale w sposób tak łamie potwornie, natomiast wyrywała te informacje z kontekstu i posługiwała się nimi w sposób kuriozalny. Tak było z paskami i tak było właśnie w Deutschland w wiadomościach, albo tym ciągłym przypominaniem tego, co tam złego pisał o Polsce, że tam polskość to choroba i tak dalej. Też trochę wyrwanym z kontekstu jednak. Znaczy jest to trudno powiedzieć, bo kiedyś lekarze przepisywali na sen specjalne środki. Ja w tej chwili dowiedziałem się, że lekarze przepisują TVP Info na sen. Trzeba włączyć TVP Info, posłuchać tam wywiadów politycznych. I to jest tak potwornie trudne. Tylko historia jest taka, że no, tu uważasz, nawet, Sławek, muszę to powiedzieć. Nawet nie wiadomo, jak się krytykować. Ja się czasem jak na to patrzę, bo włączam sobie czasem jak na to patrzę, to ja widzę, że, przepraszam bardzo, ale ja nie mam ochoty na krytyczne myślenie, jak patrzę na tych ludzi, co oni gadają, przepraszam, bo oni gadają takie androny, że to nawet nie chce się tego krytykować. No, to jest nieprawdopodobne. A proszę pana, a czy to prawda, że, znaczy, jeżeli abstrahuję od pytań z tezą, nie, że rozmówca może nie wiedzieć, co ma powiedzieć i wtedy dziennikarz czy dziennikarka mówi mu, co ma powiedzieć. No to jest niesamowite. Nie? Ale wiecie co, Sławek, to muszę to powiedzieć, bo znajoma mi powiedziała, że ona słucha naszych tych rozmów do snu. O. I mi się to spodobało, że nas słucha, ale teraz właśnie sobie uświadomiłem, że powinienem się śmiertelnie obrazić. To się zabiliśmy własną bronią. Tylko wiecie co, historia jest taka, że jak Marek Czyż będzie startował do Europarlamentu, to się pewnie też nie dostanie. Natomiast startował Jacek Kurski i to jego spotkało, to co go spotkało. I spotkało go, myślę, że w sposób zasłużony. Tak? No, ludzie wypowiedzieli, zagłosowali rękami, nogami i myślę, że Jacek Kurski znalazł się w miejscu, w którym się, na które zasługuje. Tylko pytanie jest takie. Czy w takim razie dojdzie do jakiejś refleksji, że tacy ludzie jak Jacek Kurski, jak parę innych osób, no, może powinny sobie trochę odpuścić już. No, Nie dojdzie do żadnej. Już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że mimo wszystko zwróćcie uwagę, że Jacek Kurski jako menedżer był niezwykle sprawny i rzeczywiście zrobił perełeczkę z tej telewizji polskiej, biorąc pod uwagę chociażby sport, biorąc pod uwagę wielkie festiwale, biorąc pod uwagę nawet to disco polo, tego Sylwestra w Zakopanem, to naprawdę była perełeczka, jeżeli chodzi o oglądalność. I on lał pałą ten Polsat i ten TVN, jeżeli chodzi o oglądalność. Lał. Natomiast
publicystykę robił też trochę dlatego, że jego własny cynizm mówił, że trzeba tak zrobić, bo oni to kupią, to po pierwsze. Nie tylko, bo jeden widz ogląda jest najważniejszy. Ważniejsze właśnie, po drugiej być może ważniejsze jest to, że tego oczekiwał od niego naczelnik, ponieważ bardzo się to podoba Jarosławowi Kaczyńskiemu, że media mówią jednoznacznie, w sposób prosty i nie robią żadnych subtelnych gier, czy mniej lub bardziej subtelnych gier, ponieważ Jarosław Kaczyński tego nie rozumie. Jarosław Kaczyński po prostu nie zna się na mediach. W wielu rzeczach się zna. Jest świetnym politykiem, ma absolutnie intuicję. Bywa bardzo brutalnym politykiem i to, że przez tyle lat w sposób bardzo skuteczny rządzi tą swoją partią, która notuje 35-36%, no to jest absolutnie jego zasługa. Natomiast absolutnie nie zna się na mediach. Media są dla niego czymś, co ma służyć partii, ma służyć polityce, a nie rozumie tej gry, która musi mieć miejsce w normalnych mediach. Znaczy trzeba dopuścić do głosu kogoś, ktoś ma coś powiedzieć. Nie, ma być jednoznaczny przekaz. I ten jednoznaczny przekaz, ta jednoznaczność kompletnie zabiła zdolności PiS-u. I myślę, że przyczyniła się absolutnie do klęski PiS-u, bo tego nie można było oglądać. Młodzi ludzie w wieku lat dwudziestu paru najwyżej, to przesyłali sobie przecież te paski i robili sobie bekę. No TVP Info było symbolem beki, było symbolem obciachu, było symbolem paździerza dla młodych ludzi. No to naprawdę o czymś świadczy. A teraz też wysyłają? Nie. Teraz nie wysyłają, bo teraz to już nawet nie jest śmieszne. Bo to jest tak potwornie nudne, że nikt tego nie ogląda. Nie? Myślę, że to jest kwestia czasu, jak zaczną sobie wysyłać i wysyłać też premiera. Bo też ten aparat Platformy, część jego jest kuriozalna dosyć, część się starzeje. I myślę, że to jest kwestia roku, dwóch, kiedy oni zaczną być bardzo śmieszni w Polsce. I to ich zabije. To, co PiS-u mogło nie zabić, bo elektorat PiS-u jest dużo bardziej impregnowany na mody, to antymoda na Platformę wykończy. Natomiast zwróćcie uwagę, jeszcze ja sobie tak pomyślałem, jak to opowiadałeś, o sposobie układania list przez naczelnika, bo my tutaj pomstowaliśmy, że stare pryki, że daje tych takich ludzi, którzy budzą społeczne kontrowersje, na przykład, czy byli pod ostrzałem ostrym, jak Wąsik, Kamiński czy Obajtek i tak dalej, także dał Kurskiego. Ale zobaczcie z drugiej strony. No, mówi się, że jest też taki stosunek trochę Kaczyńskiego do Kurskiego, że lepiej mieć go ze sobą niż przeciwko, tak? Że coś tam trzeba zawsze z nim zrobić. I teraz, co on zrobił z tym Kurski? Ten Kurski pisał listy, że on wszystko wie lepiej od Morawieckiego, że Morawiecki to wszystko psuł, wszyscy psuli, on był najlepszy, bo najlepiej wiedział. No to Specjalny raport powstał, że gdyby on... Taki napisał realist, list do naczelnika, tak. Czytałem ten raport, no po prostu perełeczka, jak można było dojść. Teraz zobacz, Kaczyński daje to Kurskiemu i mówi, to masz drugie miejsce, jak jesteś tak dobry, jak jesteś takim macherem, to się sprawdź. Teraz Kurski przyjdzie, on powie, miałeś szansę, miałeś swoje miejsce, sprawdziłeś się. Okazało się, że nie potrafisz. Znaczy, Wąsik pytanie, Kamiński, czy tak będzie, Wiktor? Pytanie, czy tak będzie rzeczywiście? Pytanie, czy tak będzie? Zobaczymy, ale teraz poczekaj. Wąsik i Kamiński poddał ich plebiscytowi. Czy ludzie odrzucą ich? Wybory europarlamentarne Jarosław Kaczyński traktuje jako niezbyt ważne, nie oszukujmy się. Stwierdził, że pokaże ich ludziom i teraz sprawdzamy. Pokazujemy Wąsika, Kamińskiego, Obajtka. Ludzi, którzy są bardzo mocno atakowani, na których można powiedzieć zagięła parol propaganda Platformy Obywatelskiej i mediów podległych Platformie Obywatelskiej, tak, związanych z nią. I teraz zobaczymy tej prokuratury, tego całego aparatu i sprawdzimy, czy nasz elektorat ich kupuje, czy oni będą naszymi bohaterami, czy ich trochę cofniemy. Elektorat powiedział, my ich chcemy, bo oni są przez tych rządzących tam i tak dalej atakowani, to oni są nie ci nasi, nie ci inni. Ale równocześnie niektórych kandydatów odrzucił, windując czasami jakichś takich ludzi młodych, bardziej dynamicznych, no to są te sukcesy Jakiego, sukces Budy, sukces Dworczyka, tak? Pokazał pewne kierunki. Jako pewien sprawdzian te wybory były bardzo ciekawe i one powinny dać bardzo jasne sygnały Jarosławowi Kaczyńskiemu. No ale czy on je odczyta
i czy one przetrwają te sygnały. Jak z jednej strony zadzwoni pani Witek, a z drugiej strony zadzwoni Krzysiu Czabański, a z trzeciej zadzwoni Kuchciński albo Telecki z Krakowa i poproszą, i powiedzą, i to wszystko wróci. Najgorzej jak żona Czabańskiego zadzwoni. To będzie najgorzej. No, ja Kruskiego. Z panią Czabańską serdecznie pozdrawiam. Pana Czabańskiego mniej. No. A ja mało pozdrawiam oboje. Ja nie wiem, co powiedzieć teraz. Ty mizoginie! Ja nie wiem, co powiedzieć. Ale nikomu nie życzę źle. Nie, nie. Mariuszu, teraz jest prośba, pole, żebyś wywołał jakiś kolejny temat, gdyż wyczerpaliśmy temat. Ale tak, bo zahaczyłeś o Czabańskiego i tak kombinowałem, czy, bo, no bo to tak naprawdę mówicie o tym, że i to jest, to jest też coś, co Platformę zabije pewnie szybciej, czy uderzy w nią szybciej, nie zabije, uderzy w nią szybciej niż to było z PiS-em, ale mówimy o Kurskim, prawda? Mówimy o tym, że robił taką telewizję, że robił telewizję dla jednego widza. Ale popatrzcie, dla ludzi mimo wszystko, chociaż duża część oczywiście widzów, wyborców PiS-u i nie PiS-u to rozumiała, to jednak stworzono jakieś ciała, które miały kontrolować Kurskiego, miały coś robić. Nawet chyba raz czy dwa razy próbowały go te ciała odwołać, a nawet go odwołały. Po czym musiały go przywrócić z powrotem, bo tak kazał naczelnik. Tego rodzaju kpina i tego rodzaju arogancja, ona się pokazała także na listach. I to jest też element. Chodzi o takie, że na końcu Schachermacher takie, tak? Na końcu Schachermacher i na końcu tak naprawdę nie ma odpowiedzialności, tak? Ale wiesz co, to jest... I tak ci ludzie trafiają na listy. Jeżeli jednak, znaczy ja się zgadzam z tym, że prezes nie myśli zbyt poważnie o tych wyborach, ale jednak sytuacja jest taka, że pierwszy raz od 10 lat Tusk wygrał wybory z PiS-em. Platforma wygrała. Nawet 90%, ale wygrała. PiS przegrał. Można się z tego śmiać i tak dalej, ale takie są fakty. I to jest zawsze budujące dla tych, którzy wygrywają i zawsze uderza w tych, którzy przegrywają. No ale to była kwestia niskiej frekwencji jednak. Po prostu ci ludzie, podobnie jak Jarosław... Bądź, Wiktor, znaczy masz rację, no. Wrócę do tego, co Sakiewicz powiedział, tak? Sakiewicz powiedział, bo wy nawet nie przyszliście do tej mojej telewizji, nie zapłaciliście, żeby poprosić tych ludzi, żeby głosowali. Ale dlaczego oni nie poprosili tych ludzi, żeby głosowali? Ponieważ Jarosław Kaczyński myśli o tych wyborach to samo, co ci wyborcy z Podkarpacia. On ma je głęboko w nosie. One są bardzo daleko od parlamentarnych. Dla niego to był sprawdzian, to było wysłanie paru weteranów na wakacje i tak dalej, tak? Natomiast zasłużonych, po tam przemęczonych więzieniami, no to teraz ich i propagandą Platformy, tam różnymi nieprzyjemnościami, to teraz ich wysyłamy, robimy im nagrodę. Ale Prawo i Sprawiedliwość nie przywiązało bardzo dużej wagi do tych wyborów. Platforma bardzo mocno się przed nimi napięła, więc ja myślę, że tak naprawdę to jest sukces obydwu tych partii, ale też jeszcze a propos tego, co Mariusz mówiłeś, a propos tej decyzyjności, w jaki sposób Kaczyński podejmuje decyzje. Ja myślę, że one idą dwufalowo. Jedna to jest, tylko to nie oszukujmy się, on jest też politykiem coraz starszym i nie jest już Kaczyńskim sprzed 20 lat. No nie jest po prostu. Natomiast nie zmienia to faktu, a nawet sprzed 10, bo może wtedy był najsprawniejszy, ale nie zmienia to faktu, że czy przed 6-7, nie zmienia to faktu, że jeden poziom to jest poziom strategiczny, na którym on jest jednak bardzo sprawny politycznie. Potrafi wyczekać, nie podejmuje takich decyzji ad hoc, pod wpływem jakiejś publikacji, jakiegoś nagłego zrywu społecznego. Czasami za długo czeka, czasami już są za bardzo przemyślone, ale ten kierunkowy poziom strategiczny jest bardzo takim przemyślanym poziomem. Natomiast jest dużo drobniejszych decyzji personalnych, które albo nie tylko personalnych, które czasami
mają nieprzewidziane skutki i one są często podejmowane w sposób zupełnie dziwaczny. Moim zdaniem trochę w taki sposób, w jaki Wilhelm II no, dołączył do drugiej wojny, do pierwszej wojny światowej, de facto ją wywołując. Weszło dwóch kolejnych doradców, którzy mówili, żeby nie wypowiadać wojny tam Rosji czy Francji, już nie pamiętam, a trzeci wszedł na końcu i powiedział, żeby wypowiedzieć, a on zawsze słuchał tego ostatniego. I to jest bardzo częste. Ostatnia osoba, która wykona telefon, wejdzie na Nowogrodzkiej do biura albo wykona telefon tam na Żoliborz czy tam na tajną komórkę prezesa, to ta osoba wygrywa. I tak to wygląda z tymi listami wyborczymi. Tak trochę to wyglądało, że na końcu ktoś zadzwonił, ktoś zadziałał i tam gdzieś wskoczył. Mi się jednak wydaje, że nawet jeżeli prezes traktuje te wybory w ten sposób, nawet jeżeli była niska frekwencja, nawet jeżeli wyborcy PiS-u nie byli zmobilizowani do tego, to sygnał jest dość prosty. Tacy prymitywni politycy z takim prymitywnym sposobem myślenia i przekazu, jak Jacek Kurski, jak Beata Kempa, nie znaleźli się w tym europarlamencie. Dostali się tam ludzie tacy jak, nie wiem, Bocheński. Nie jest to polityk bardzo wyrazisty, że tak powiem, ale jednak reprezentuje kompletnie inny poziom postrzegania i percepcji, tak? I przekazu. No to jest inne pokolenie. Znaczy ja uważam, że Kurski tworzył prymitywne... Zdarzało się Kurskiemu odpowiadać za prymitywne produkty, natomiast nie nazwałbym go nigdy politykiem prymitywnym. Uważam, że w ogóle żałuję, że jego ścieżki tak potoczyły się, bo on byłby bardzo dużym asetem dla prawicy tak naprawdę. No, gdyby nie miał pewnych metod działania, które są po prostu szkodliwe i nie był aż tak bardzo ambitny. Możemy tutaj dzielić włos na czworo. Natomiast jeżeli facet, który chce aspirować do tego, żeby odwoływać się do elity, pisze, że marzenia się spełniają, bo wystąpił z Zenkiem Martyniukiem na scenie, no to on się sam klasyfikuje w pewnym miejscu. I to nie jest dobre miejsce. To nie jest dobre miejsce dla polityka, który ma ambicje. To nie jest Kwaśniewski, który tam wystąpił w czasie kampanii, sobie dał spokój, tylko to jest coś, co on brnął od lat, I na koniec uznał, że marzenia się spełniają. No, cała kampania oparta na takim prymitywnym przekazie okazała się błędem i bardzo dobrze, bo być może to jest, jakiś sygnał do tego, że istnieje życie dla Prawa i Sprawiedliwości i dla konserwatystów w ogóle, poza prowincją, także w dużych miastach, a także prowincja ma już dzisiaj inne ambicje i aspiracje niż 10-15 lat temu. No dobrze, ale wiesz, to ja tutaj też się nie zgodzę z tobą, bo zobacz, że powinni być politycy, znaczy jeżeli jest jakaś duża część ludzi, która chce słuchać Disco Polo albo chce słuchać Zenka Martyniuka, to dlaczego to nie ma funkcjonować nawet w obszarze mediów publicznych i dlaczego niektórzy politycy mają się z nimi nie lansować? Mi akurat to zerwanie z elitaryzmem przez Kurskiego w telewizji, takim pozornym elitaryzmem, bo równocześnie potrafił tworzyć kulturę bardzo wysublimowaną, chociażby w TVP Kultura czy w TVP Historia, no głównie rękoma, powiedzmy, pionu Mateusza Matyszkowicza, tak? On się tym nie zajmował w zasadzie. On się tym nie zajmował w zasadzie. Dużo wyższą niż ci poprzednicy. No nieważne, to chodzi o to, że menadżersko wiedział, kogo obsadzić, żeby to robił, tak? No, jakby nie, on obsadzał to stanowisko też, no Wiktor. No ale stanowisko Piotra Legutki on zatwierdzał, tak? No jakby no, w TVP Historia, no to oczywiście nie chcę mówić tylko o swoich produkcjach, ale uważam, że jedne z najlepszych rzeczy, które zrobiono w obszarze takiej właśnie... czy rozrywki historycznej, czy generalnie rzecz biorąc po publicystyki albo popularyzatorstwa historycznego, zrobiono przez te ostatnie lata. Więc niech to będzie wiele różnych opowieści. No takie rzeczy, część tych seriali czy filmów też była całkiem przyzwoita, no jak na warunki, jak na finanse, które zrealizowała telewizja publiczna historycznie. Moim zdaniem problemem było parę rzeczy tych, o których mówił Sławek, że uznano, że do tego trzeba dołożyć bardzo silny przekaz propagandowy, czyli właśnie Nur für Deutschland i tak dalej, powtarzane po 50 razy, co się stawało memem i było kontrskuteczne i nieustannie Donald Tusk. No ale chyba ma pora już zostawić tego Jacka Kurskiego, bo tak, słuchajcie, bo miał urodziny, tyle o nim gadamy. Ciekawsze jest to, że będzie działo teraz, a teraz będzie działo się to, o czym mówiłem trochę wcześniej, czyli PiS się usiadł sobie na brzegu rzeki i patrzy, czy będą te kości płynęły, czy nie będą. Na razie one nie płyną, to już o czym rozmawialiśmy trochę. I PiS nie za bardzo robi, jakby patrząc na
rosnące niezadowolenie opinii publicznej. To sądzę, że to niezadowolenie będzie rosło razem z tym, jak będziemy płacić większe rachunki za prąd, gaz, jak będziemy płacić więcej za wszystko w związku z tym, za wszystko, co musi zostać wytworzone przy jakimś tam udziale prądu i gazu. I jeżeli rzeczywiście dojdzie do czegoś takiego, że NFZ dla zwykłych ludzi nie będzie dostępny, czyli dla tej armii emerytów, która jest niezwykle ważna przy głosowaniach, no to rząd ma potężny problem. To rząd ma potężny problem i pytanie, czy na przykład PSL, czy Trzecia Droga, czy Lewica będzie chciała się z takim rządem w jakikolwiek sposób identyfikować, bo ja jeszcze myślę, ponieważ obserwuję Czarzastego, ponieważ znam go od lat, to wydaje mi się, że potrafi być brutalnym politykiem i on w pewnym momencie dojdzie jednak do takiego przekonania, że fajnie, bo ja mam swoich ministrów, wiceministrów i nawet jednego wicepremiera, ale pora zerwać z tym wszystkim, bo jak nie, to nas nie będzie. Pytanie, czy to jest tak cyniczna gra, że jeszcze 2 lata to można sobie pobyć i pojeździć limuzynami rządowymi i za 2 lata powiedzieć nie i przecierpieć, czy 3 lata i po roku, ale ten czas chyba nadejdzie. Trzeba się będzie zredefiniować, bo na razie to Lewica jest kojarzona z 2 wesołymi chłopakami, którzy będą tworzyli parę i tworzą parę, ale teraz będą tworzyli parę w Parlamencie Europejskim i to nie ma nic wspólnego z Lewicą. Znaczy nic, to jest jakby kompletne zaprzeczenie temu etosowi robotniczemu. Sławek, są 2 modele. Ale to już dawno nie ma takiego etosu na Lewicy. No ale z tego Lewica wyrosła, tak? No, wyrosła. Są 2 modele, jak to powiedziałeś, to sobie pomyślałem. Wieku, wszystko to wiem, ale przyczyna porażki Lewicy to jest to, że ci ludzie mają problemy pierwszego świata, wyłącznie problemy pierwszego świata, czyli zrobić sobie piesieła, pójść sobie na marsz i powiedzieć, że jest fajnie, zrobić sobie tabletkę dzień po, flagi, czy mają być 8-kolorowe, czy 10-kolorowe, no to nie są problemy zwykłych ludzi, którzy często walczą o przetrwanie i o to, żeby mieli za co zapłacić rachunki, żeby dzieciaki miały co zjeść, co na siebie włożyć. I ci ludzie przestają to rozumieć. Jakby Lewica przestała to rozumieć. To jest ten próg wrażliwości, który osiągnęła Lewica w tej chwili. Polska Lewica to jest wrażliwość na jakichś dziwaków, przepraszam, na jakieś osoby, którymi się powinni zająć psycholodzy i terapeuci, a nie politycy, a stracili z oczu rzeczywiście rodziny. Stracili z oczu tych, którym powinni służyć jako politycy. No to ja jest... muszę zaprotestować i tu jestem przeciwny takiemu wykluczeniu, wykluczaniu i przypisywaniu poważnym jakichś ubytków emocjonalnych, psychologicznych, psychicznych. Nie wolno tak mówić. To jest katastrofa. Ci ludzie są wykastrowani z części wrażliwości, a ty mówisz o jakichś delikatnych ubytkach, jakby chodziło o zęby, a tu jest przeprowadzona lobotomia na ich mózgach. W uśmiechniętej Polsce tak się nie mówi, nie wolno tak mówić i będziesz za to siedział. To będę siedział. Jak to mówiłeś na początku o Czarzastym i o tym, jaki ma wybór, to sobie tak pomyślałem, że są, jak ludzie się dowiadują na przykład potencjalnie, bo to jednak rzadko ktoś się dowiaduje na wolności, że ma dzień życia i może go spędzić jak chce, to są 2 modele. Jeden to jest, ale to tak trochę szerzej można ująć, tak? Albo w czasach zsyłkowych. Jeden to jest taki model, powiedzmy, średniowieczny sprzed 1000 roku, kiedy spodziewano się końca świata, czyli pościmy, bicze, modły, a drugi to jest taki z końca Rzymu, a drugi to jest taki z końca Rzymu impreza, zabawa. No i to jest pytanie, czy wyjść z koalicji, czy nie, tak? Czy przyjąć to biczowanie, ale nie wiadomo, czy dalej będzie jakiekolwiek zbawienie, szczególnie, że przypominam, że to ateiści w większości, poza wicepremierem Gawkowskim, a czy przyjąć właśnie taki model, że no dobra, może nas rozwiążą, już ten sztandar, nawet tą flagę tęczową już tam wszystko wyprowadzą, tak? I Platforma przejmie tą całą masę upadłościową, ale nie zmienia to faktu, że przez chwilę to my przynajmniej się pobawimy tą władzą, tak? Może po raz ostatni. Oni mieli taki cel jednak. Najpierw Czarzasty miał taki cel, żeby jak już przejął po
Millerze partię i panowie się nie lubią bardzo, jak już przejął po Millerze partię, to powiedział tak, a ja właśnie nie potrafię tak formułować zgrabnie ripost jak ty, Millerze, ale potrafię dużo lepiej zadbać o to, żeby moi ludzie dostali się do Sejmu. No i dostali się do Sejmu. I to mu się udało, co wywołało lekką niechęć u Millera, chociaż Miller tego nigdy nie powie i się nie przyzna. Ale to nie wszystko. Czarzasty sobie powiedział, dobra, to jak już się dostaliśmy do tego Sejmu, to ja chcę, żeby moi ludzie, żebym ja miał jakiś udział w rządzeniu, żebyśmy jednak do tego rządu doszli, żebyśmy podejmowali jakieś decyzje, co jest celem polityków. I rzeczywiście to się udało, słuchajcie. Ja prawie codziennie przechodzę przy ulicy Złotej, tam jest siedziba Lewicy, tam jest takie akwarium, przeszklone wielkie pomieszczenie. I jeszcze parę miesięcy temu to pomieszczenie było pełne młodych działaczy, którzy siedzieli tam przy tych biurkach i tam pukali w klawiatury. A teraz już tam nikogo nie ma, w ogóle. Tam nie ma ani jednej osoby, ponieważ oni wszyscy są w rządzie. Wszyscy są albo na stanowiskach wiceministrów, doradców, sekretarzy, albo kogoś takiego. Ich tam nie ma i to się udało. No to okej, ale to nie może być celem Lewicy tylko, tak? I teraz pytanie, że Lewica powinna mieć jednak jakąś ścieżkę ideową. A teraz jaką? Nie? Bo jak wszystko szło dobrze, jak jest czas wielkiego renesansu i dobrobytu, no to można się zacząć zajmować końcówkami. Ale ten czas minął i ludzie są poirytowani końcówkami, bo przychodzą czasy, kiedy będzie trzeba zacisnąć pasa. I co Lewica na to? No Lewica na to nic, bo jest na to nieprzygotowana. Więc myślę, że niedźwiedzią przysługę, ale naprawdę niedźwiedzią przysługę Lewicy zrobił pan Krzysztof Śmiszek i pan Robert Biedroń, bo oni trochę zagrali na nosie całemu temu środowisku i powiedzieli tak, no dobra, dobra, ej, my to teraz sobie tam w tej Brukseli zarobimy talara, nie? I przyjadą tu ze złotym talarem. A i tak na biednego nie trafiło. Nie trafiło. Ale zobaczcie, a ja... Pukną sobie to tamto, siamto i owamto. Jeżeli chodzi o... Nie o to Lewicy chodzi. Nie o jeżeli chodzi o Lewicę, to, już, to ona już dawno straciła tą taką społeczną wrażliwość. Zajmuje się dokładnie wszystkimi kolorami tęczy i rzeczami, które są nieistotne. Dla nich są najistotniejszymi rzeczami z rzeczy nieistotnych, ale to jest ich program. To nie jest to nie tylko u nas. No to tak to wygląda. Pewnie gdzie indziej jest mniej problemów takich bytowych, w związku z tym łatwiej Lewicy funkcjonować, aczkolwiek w Hiszpanii Hiszpania właśnie doprowadza do upadku takiego już fundamentalnego upadku. Tak? No jeżeli kwestionuje się prawa własności, no to jest upadek. Tam trwają poszukiwania Franco. Kto się dostał do... Kogo ci wyborcy Lewicy wybrali do tego parlamentu? No parę, dwóch panów, którzy będą tam się dobrze bawić oraz panią, która no nie jest tytanem intelektu, no przepraszam. Nie, ja tam nie wiedziałam o tej dyrektywie dotyczącej budynków. Rzeczywiście to dosyć ważny jest temat, akurat nie miała na ten temat wiedzy, no ale generalnie to tak zobaczymy. Ja akurat z tą panią bardzo mi się fajnie współpracowała, ponieważ ona była w Radzie Programowej Polskiego Radia i ona zawsze mówiła takie rzeczy, po których myśmy w zasadzie traciliśmy rezon, nie wiedzieliśmy co. A ja miałem co z panią Schering bardzo, była w tej radzie i miałem z nią bardzo miłe relacje. Na samym początku, jak była w Trójce, to przedstawiłem jej Marka Niedźwieckiego i była tak bardzo przejęta, że potem była przez cały czas miła dla mnie. Więc pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie. Zresztą z dystansem do siebie, jak dostała srebrne usta w Trójce, to założyła koszulkę dość z dyktaturą kobiet, bo zapomniałam, że akurat bardzo. Przypominam, że ja też doceniam takie osoby, które zdążyły poznać różne środowiska. Przypominam, że pani Schering-Wielgus wcześniej była, teraz ma takie poglądy lewicowe, wcześniej miała liberalne, a jeszcze wcześniej przecież była partnerką jakiegoś Skina bodajże, więc to akurat fajne, że takie poszukiwania prowadzi. Może dlatego ma uraz. Tylko krowa nie zmienia poglądów. Poszukuje i jeszcze będzie z nami. Natomiast jeżeli chodzi o Lewicę, Lewica jest w takiej sytuacji, że ona nie ma alternatywy. No bo jak ona nawet wyjdzie z tego rządu, to co? To co? To gdzie pójdzie? Nigdzie nie pójdzie. Ona nie ma gdzie pójść. No, nieruchomości to trochę mają.
No mogą tam pomieszkać, co najwyżej mogą tam pomieszkać, ale oni... I mają dobry... Ja wam powiem tak, dla manewru. Gospodarczo, socjalnie, to oni są bardzo blisko PiS-u, ale nie do pogodzenia są na wielu różnych innych polach, więc to ciężko byłoby, niemożliwe jest tutaj koalicja, znaczy, wydaje mi się. Gospodarczo i socjalnie, realnie rzecz biorąc, jest blisko PiS-u tylko partia Razem, która jest zupełnie, znaczy, która się pozycjonuje też jako zupełnie inna formacja jakby w ramach lewicy, tak? I no, że oni są takim PiS-em bez kościoła i nacjonalizmu, tak? Natomiast wszystkie te, właściwie cała reszta to u nich jest PiS, tak? No, nawet specjalnie, zobaczcie, Razemki nawet specjalnie w sprawie aborcji nie gardują nadmiernie. Oni idą bardzo mocno, infrastruktura, najbiedniejsi i tak dalej, i tak dalej. A czują, że to jest po prostu prąd i że w tamtą stronę trzeba iść. Odpuścili sobie Zielony Ład, który zawsze był bardzo ważny dla lewicy, a ta pozostała lewica, no ja szczerze mówiąc nie wiem, czy jakiś szczególnie... oni mają etatystyczne albo prospołeczne poglądy przerzasty, czy na przykład pani Żukowska, która potrafi bardzo dynamicznie zmieniać poglądy w różnych sprawach, no ale nie wiem. Oj. No ale nie wiem, jest bardzo sympatyczną osobą, wiem, że ją lubisz, natomiast nie zmienia to faktu, że no nie kojarzę, żeby się z jakimiś szczególnie prospołecznymi, jakimiś tam wielkimi historiami, szczególnie jeżeli chodzi o tą Polskę B, o ten elektorat PiS-u, gdzieś tam oni wychodzili. Zresztą to nie jest ich elektorat, no co oni mają z tą prowincją gadać, jak ta prowincja ich nie słyszała. Jak to nie? Jak powiedziała, że otwiera, że potrafi otwierać piwo zębami, to na pewno to jest elektorat. Kiedyś tak było, to było za czasów takich licealnych. No ale potrafi to. Nigdy tego nie umiałem zrobić i nawet nie próbowałem, wydawało mi się to zawsze straszne. No. Widzisz, ona potrafi... że szkliwo sobie tak zedrę i będzie straszne. Może na następnym spotkaniu okiem tak tutaj to idzie. Co? No, panowie, jeszcze na koniec tylko... A pamiętacie, co Jagienka robiła z orzechami? Pamiętam. Ale odnosisz to do kogo teraz? Tak mi się przypomniało. Zrobiło to na... Przeczytałem Krzyżaków jako małe dziecko i zrobiło to na mnie straszne wrażenie. Mhm. Jak rozumiem, czytałeś kilka razy potem ten fragment, żeby rozumieć. Panowie, na koniec jeszcze tylko pytanie. No bo u nas wybory się odbyły, wiadomo jakie są wyniki. Była zapowiedź wielkiej zmiany w Parlamencie Europejskim, że konserwatywna fala idzie przez Europę i co? Układ jest dokładnie taki sam, jak był. No, taki jest dokładnie. A czemu Francuzi i tam różni inni rozpisują wybory? Francuzi zobacz, tylko. Zobacz, nie. Zobacz, Sławek mówił o tej Hiszpanii. Co się wydarzyło w Hiszpanii? Partia Ludowa plus partia... Mówiliście o wskrzeszeniu Franco, no to Partia Ludowa plus partia Vox, to jest, jeżeli by je zliczyć, tak, razem, wiem, że oni tam niespecjalnie kooperują, ale jakby chcieli, to jest 40 parę procent. To już jest naprawdę dużo. Bracia Włosi i przyjaciółka serdeczna PiS-u, pani premier Meloni. Nie. Ona się zawsze dystansowała od PiS-u. Zdradziła potem. Zdradziła potem na rzecz silniejszego. Chciałbym, żebyśmy mieli taką premier. Świetny wynik. No kolejna sprawa. Można, no Le Pen, no to było do przewidzenia, że ona dostanie tych 30%, tak, że oni się wzmacniają, ale kolejna sprawa, AfD. Zobaczcie, może to jest tylko 16%, ale AfD przeskoczyło SPD. To jest takie, to po prostu... w porządku, to jest ale, taki nadal będzie, dosząca, ale nadal będzie koalicja socjalistów, chadeków i liberałów i będą mieli prawie... Będzie, ale będzie koalicja, która się boi i ma cykora, bo już widzą, co się dzieje, już widzą, że te protesty społeczne będą przybierały na siłę. Już widzą, że już nie da się wszystkiego takim uśmiechem, jeżeli przepchniemy kolanem. Nie przepchniecie kolanem, to już nie te czasy. Ale wiesz, co z tego będzie, Sławek? Niestety... Nie będzie tak samo. Nie będzie efekt... Tak... Ja mam taką wizję, że efekt będzie bardzo słaby tego z jednej przyczyny. Zobaczcie, we wszystkich krajach Europy Zachodniej triumf odniosła, wzmacniając się, nie przejmując władzy w Europarlamencie, ale wzmacniając się, robiąc kolejny krok do przejęcia władzy, taka ostra prawica, no nazwijmy to siły bliższe PiS-owi czy Konfederacji niż Platformie. No czy w Holandii nie. Niż tym jej przystawką, ale w dużych krajach, tak, we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech, w Niemczech, no też tych 16% AfD, to jak na Niemcy całkiem nieźle. I teraz tak, to Austria, jeszcze parę innych krajów. I teraz zobaczcie, i z drugiej strony
te rządy, które teraz funkcjonują i ten układ, który funkcjonuje w Brukseli, będzie musiał się przed nimi bronić. Jak się może bronić? Jakie jest podstawowe hasło tych partii? Imigracja, tak? Jak się będzie bronił? Będzie mówił, my musimy za was, żeby tamci nam nie odebrali władzy, to my musimy zacząć rozwiązywać problem imigracyjny. Ale jak rozwiążemy? No, jesteśmy we Francji, do Hiszpanii nie wyślemy, bo powiedzą, my chcemy wam wysłać, ale my mamy, wy macie problem, my mamy problem, ale my mamy panią Le Pen, a wy macie partię Vox. To my nie weźmiemy, bo my mamy partię Vox, a wy macie panią Le Pen. Włosi powiedzą, my mamy braci Włochów. Niemcy powiedzą, my mamy AfD. A Polska, jest pan Tusk, jest europoseł Szczerba, uchodźcy, witajcie. Być może Polakom o tym nie powiemy. I to jest problem też, że w tym momencie wszystkie te kraje, żeby zabezpieczyć się, żeby ich rządy zabezpieczyły się przed prawicową konkurencją, zaczną prowadzić ostrzejszą politykę imigracyjną, w ramach tego realizować jak najdokładniej postanowienia tego paktu emigracyjnego. Polska też będzie je realizować, czyli przyjmować. A ja myślę, że... Sławek, posmutniałeś. Sławek posmutniał. Trochę tak, trochę może tak. Może się zastanawia jeszcze, a ja myślę, że wiecie co, że w wielu krajach, może nie tak brutalnie, ale w sposób podobny będzie realizowany taki scenariusz, jak jest w Polsce. Czyli instytucjonalnie państwo będzie rozprawiało się z narodowymi populistami, takimi jak AfD, takimi jak Prawo i Sprawiedliwość w Polsce, jak Partia Wolności w Austrii, czy tam chyba podobnie się nazywa ta partia w Holandii, która teraz chyba ma tworzyć koalicję. Państwo będzie się rozprawiało z tymi instytucjami, z tymi formacjami, tak, z tymi... Tak. Trochę jak w Kanadzie. Trochę jak w Kanadzie, tak. Że to jest droga niestety, że to zagrożenie nie spowoduje korekty polityki, tylko zaostrzenie tej polityki. I takie jest niebezpieczeństwo. Dlatego Tuskowi w Polsce będzie można, Tusk w Polsce będzie mógł robić jeszcze więcej, jeszcze bardziej brutalnie i nikt na to nie zwróci uwagi. A będzie poklask. Ale mogą się ludzie zdenerwować niektórzy. Do czasu. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Panom dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo. Proszę. Grzeczniej proszę. Proszę bardzo. Proszę. Nie kłopotu dla mnie żadnego. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję. Zapraszamy do komentowania, do lajkowania, do subskrybowania kanału i do wspierania nas na Patronite i na YouTubie. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia.